Halo, panie radny Urbański. Halo, panie prezydencie. Może nie inwestujmy w takie pomysły jak opaska SOS, może nie obciążajmy zakładów ubezpieczeń, a pomyślmy w ten sposób. Jak tutaj ściągnąć inwestorów? Nie muszą to być inwestorzy, którzy potrzebują bardzo dużego terenu, bo terenu uzbrojonego w Koninie nie ma. Na części północnej oczywiście obwodnica nie została zrealizowana. Ale możemy wykorzystać budynki, które należą do Urzędu Miasta, którymi kieruje Urząd Miasta. Tam są wolne pokoje. Sięgnijmy po prostu przedsiębiorstwa, które piszą oprogramowania. No ale oprogramowania open source'owe, różne otwarte licencje i tym podobne. Dlaczego Konin nie mógłby być właśnie miastem otwartym, otwartych licencji, tworzenia tutaj najróżniejszych programów i najróżniejszych prezentacji, tworzenia tutaj też muzyki na licencji CC. Może pójdźmy w tę stronę. Zróbmy z miasta Konin miasto otwarte. Tutaj mój pomysł jest wysuwany drugi raz. Jeśli będziemy czekać na obwodnicę, jeśli będziemy cały czas obiecywać, że obwodnica powstanie, to z tą władzą, z tymi radnymi, bądźmy szczerzy, to jest niemożliwe. Jeśli co jakiś czas powstają takie pomysły radnych, żeby na koszt czy podatnika, czy na koszt jakiejś zakłady ubezpieczeń, czyli też na koszt podatnika, spełniać ich marzenia, to o kant góry lodowej takie pomysły i taka władza. Spróbujmy może pójść w inną stronę. Spróbujmy coś stworzyć niepowtarzalnego. Zadzwońmy do Wrocławia, popytajmy, w jaki sposób oni ściągnęli firmy, które starają się tam realizować właśnie takie pomysły. Firmy, które tworzą najróżniejsze oprogramowania, nie potrzebują dużej przestrzeni, potrzebują tylko świętego spokoju, dobrych warunków, jeśli chodzi o pomieszczenia i to wszystko, a takich pomieszczeń w Koninie jest bardzo wiele. Otwieranie kolejnych urzędów, przyjmowanie kolejnych osób, to nie jest dobry pomysł, ponieważ żeby utrzymać te osoby, potrzebne są podatki. Obciążanie mieszkańców kolejnymi podatkami, no, trzeba powiedzieć o tym, że niedługo będzie posiedzenie Rady Miasta i podwyżki podatków za grunty i tym podobne szykują się i ten temat niebawem będzie poruszony. To będzie już początek końca i coraz większe podatki zaczną wykańczać mieszkańców i ekonomicznie to wszystko zaczyna się zapętlać. Pomyślmy w tą stronę. Opaski SOS i tym podobne pomysły, jest to tymczasowy PR-owski pomysł, tylko po to, żeby jakiś tam radny, jakiś znajomy radnego zarobił, a radny zrobił sobie na tym PR twarz na najbliższe wybory. Nie tędy droga. Spróbujmy uderzyć w tą stronę. Mamy oczywiście odpowiednie służby, które powinny promować miasto, ale nie można nic dowiedzieć się o mieście Konin. Ja nie wiem, jakie jest konkretne logo miasta Konin, jak wygląda, jeśli chodzi o kwestie plakietki, ten temat, gdzie można zadzwonić, w jaki sposób, to wszystko wygląda bardzo kiepsko. Nawet wchodząc na stronę internetową konin.pl, to wygląda troszeczkę jak strona przedszkola, a nie jak poważnego miasta. Także może pójdźmy w tą stronę. Otwarte miasto. Przedsiębiorstwa, które mogłyby tutaj powstawać, potrzebują tylko konkretnych działań, informacji i to wszystko. Budynku, które budynki mamy. Także możemy sobie to wykorzystać. Takie socjalistyczne pomysły, kolejny raz na koszt podatnika. Nie tędy droga. Oczywiście możemy dowiedzieć się o tym na Konin TV, czy TV Konin, nie wiem jak teraz się nazywa ta telewizja. I tam wypowiada się radny i prezydent, że opaska SOS to jest rozwiązanie problemów, które nie istnieją. Ponieważ socjalizm to jest taki ustrój, w którym walczy się z problemami niewystępującymi nigdzie indziej. Tutaj właśnie radny Urbański i prezydent miasta Konin starają się poszukać problemu i na tym problemie zrobić sobie PR i oczywiście znajomy niech na tym zarobi. Tak to wszystko wygląda. Nie tędy droga.